Nazywam się Lech Różański i w 1980 roku, kiedy po wydarzeniach w Gdańsku na Wybrzeżu była możliwość zakładania wolnych związków zawodowych w zakładach pracy, byłem jednym z pięciu kolegów w komitecie założycielskim, którzy postanowili zrobić coś, żeby ten związek powstał również w naszym zakładzie. Zostałem internowany 18 grudnia, tuż po wydarzeniach w kopalni Wujek i trafiłem do zakładu karnego w Potulicach. Nasza grupa toruńska została przewieziona do zakładu karnego w Strzebielinku, gdzie wcześniej byli internowani działacze z Gdańska. W sumie nas tam było około 50 osób dołączonych do grupy gdańskiej w Strzebielinku. Tuż po Wielkanocy, czyli kwiecień 82 roku, jeden z moich kolegów, nazywany ojcem opozycji toruńskiej, Stanisław Śmigel, przyniósł do celi aparat fotograficzny, który przemyciła mu żona. I on ten aparat przyniósł do celi i mówi: Lechu, rób zdjęcia, prawda? No bo wcześniej zajmowałem się tym, pracując w Wolnym Słowie, i uznał, że jestem tą osobą, która powinna tym się zająć. Na początku zrobiliśmy portrety w celach, toruńskich celach działaczy, którzy byli tam wraz ze mną. Takie grupowe pamiątki, powiedzmy, z cel. Nie wiadomo, czy będę miał okazję następnego dnia, więc tego pierwszego dnia od razu te zdjęcia. No i tak zaczęła się ta historia tego albumu praktycznie, który powstał w 83 roku w jednym egzemplarzu. Zacząłem skanować te wszystkie fotografie i wymyśliłem, że zrobię dokładnie kopię tego pierwowzoru. Znalazłem kogoś, kto to wydrukował i w ilości około kilkunastu egzemplarzy, bo na tyle mnie stać było akurat, więc to wydrukowałem. Część egzemplarzy podarowałem, powiedzmy, osobom związanym z tym albumem, z powstaniem tego albumu, jak na przykład Staszek Śmigiel, który dostarczył ten pierwszy aparat, czy kolega, który opracował to graficznie. Również IPN i teraz dzisiaj tu u Państwa. Tak wygląda historia tego albumu. W skrócie, chaotycznie może, ale tyle udaje mi się w tej chwili odtworzyć.